No, dzień dobry Państwu. Mamy niezwyczajnego gościa, którego pewnie wszyscy rozpoznajecie znakomicie. Pan profesor Jerzy Sztur, były rektor Uczelni Teatralnej z Krakowa, wybitny aktor, reżyser, scenarzysta. No, więcej usłyszycie Państwo od osoby, którą dzisiaj gościmy. Bardzo dziękujemy, że Pan zechciał przyjąć nasze zaproszenie i żeby już nie przedłużać. Widzę, że chcecie powitać oklaskami. Bardzo proszę. I nasze spotkanie będzie prowadził pan redaktor Stanisław Zawiśliński. Oddaję głos, żeby czasu nie zabierać. Dzień dobry, panie profesorze. Celowo podkreślam, panie profesorze. Bo... No, prezydent Wałęsa mi dał tytuł jeszcze. Ale również dlatego, że wrócił pan z Włoch prosto do nas i pan też jest tam profesorem. No, bywałem w różnych szkołach teatralnych. Tak, i właśnie nie wiem dlaczego, bo dostał pan Order Zasługi Republiki Włoskiej i dlatego pana tak... To się nazywało Zasługi dla Kultury oczywiście. Włoskiej. Tak. Premier Andreotti mi jeszcze wręczył. A jeżeli chodzi o zasługi dla kultury polskiej, to nie ma tego odznaczenia. A no nie dostałem, no już komandoria, no to chyba już jest jedno z najwyższych. No właśnie, ale te Gloria Artis to by się przydało, prawda? Mam, złotą. Jest złota, tak. Nie, już proszę nie wymieniać, bo... Ale ta Republika Włoska to bardzo mi się podobało, zwłaszcza, że pan teraz właśnie, jak przeczytałem, tego filmu nie znamy. W roli profesora występuje w nowym filmie włoskim, ale nie Morettiego, to jakiegoś innego reżysera. Może pan powie, co to za profesor tam? On był na warszawskim festiwalu filmowym. Teraz, tak? Tak, i był w Łodzi na tej Cinergii i można go obejrzeć w Netflixie, bo dystrybuuje Netflix ten film. I odpuść nam nasze winy. Ja zawsze mam szczęście do tytułów związanych albo z jakimś religijnym odniesieniem. I odpuść nam nasze winy to był... film, który z takich ciągu filmów włoskich interwencyjnych. Włosi lubią filmy o zabarwieniu politycznym. Mają dużą tradycję reżyserów. Pan lepiej zna ich pewnie, wymieniając z historii kina włoskiego. No wszystko gdzieś z neorealizmu jeszcze się wywodzi. I są młodzi reżyserzy, którzy dalej kontynuują ten film, ten kino interwencyjno-polityczne, powiedziałbym. A to jest taki film o zjawisku, który nie tylko we Włoszech występuje, a mianowicie w jaki sposób firmy rewindykacyjne odzyskują długi. W jak czasem okrutny sposób się to odbywa. I to jest o tym film właśnie, jak bezlitośnie najpierw skupują od banków długi za pół darmo, bo bank się chce pozbyć tego balastu, więc sprzedaje im tanio, a potem oni zaczynają odzyskiwać prywatne filmy. I w Polsce to zjawisko też już podobno jest, bo czytałem artykuł, że jedną z metod jest na przykład wejście do mieszkania w czasie Wigilii, kiedy jest cała rodzina i oznajmienie, że tatuś właśnie jest winien tyle, a tyle pieniędzy, prawda? Przy wszystkich ciociach, babciach i ten. A tam w tym filmie jeszcze okrutniej się to odbywa. Jedną z ról zagrałem ja. No i tyle. No tak, chciałem nawiązać i zapytać, jak tam we Włoszech się pan czuje, bo... Już trudno to mówić, bo w tych filmach coraz częściej spotykam się ze starszymi aktorkami, które mówią, byłam pana uczennicą.
A teraz są już dojrzałymi paniami. No to tak się to moja historia gdzieś zatoczyła. Nie chodzi o to, wie pan, że Włosi jakoś pana inaczej postrzegają niż w Polsce włoscy reżyserzy. Moretti na przykład kazał panu rzecznika Watykanu zagrać, prawda? To nie, no, w Polsce by nie dostał pan takiego. Trzeba bardzo uważać. Obcokrajowcowi trzeba bardzo uważać z doborem ról za granicą. Oczywiście w tej chwili, kiedy chcesz, żeby rzeczywiście, żebyś to ty w pełni wziął odpowiedzialność za postać, którą grasz, czyli bez żadnego podkładania głosu. Mimo że Włosi i Niemcy to są dwa kraje w Europie, które wszystko dubbingują. Tam jest cały wielki przemysł dubbingowy. Są aktorzy, którzy nic innego nie robią. Związki zawodowe są aktorów tylko od dubbingu. Po prostu wszystko się dubbinguje. Także tam pracy ci aktorzy to mają mnóstwo. A decyzje, bo to młodzież tu siedzi, a decyzja ta to była decyzja polityczna. Po wojnie Amerykanie powiedzieli nie. Dwa kraje, które z faszyzmem miały do czynienia, muszą przesiąknąć naszą kulturą. A ponieważ wszystkie filmy przychodziły po wojnie z Ameryki, to żeby ułatwić obywatelom tych dwóch krajów, Niemiec i Włoch, to właśnie stworzono przemysł dubbingowy w tych krajach. I nie są przyzwyczajeni kompletnie do czytania napisów. A już takiego dziwoląga jak w polskiej telewizji, to oni w ogóle nie rozumieją, że jeszcze jakiś lektor podkłada głos. No, oni nie mogliby tego oglądać, bo się im to już... Jest oczywiście pan wspomniany panu Nanni Moretti, z którym się przyjaźnię, wybitny reżyser włoski, również właściciel kina bardzo prestiżowego w Rzymie na Zatybrzu. Kino Nuovo Sacher się nazywa. On i te kina, które w Polsce nazwalibyśmy kinami studyjnymi, tam to się nazywa Cinema da Sai, one raz w tygodniu wyświetlają filmy zagraniczne z napisami. Dla już, w wersji oryginalnej. I u niego też filmy idą raz w tygodniu w wersji oryginalnej. A ponieważ ja, no z racji tego, że jestem tam też znany i ambicją moją jest, że ja będę sam mówił w obcym języku, a nie, że mnie jakiś aktor pięknie podłoży. Jak już to raz spróbowałem, dostałem taką możliwość, żeby w swoim filmie, który sam wyreżyserowałem i grałem, który wszedł do dystrybucji tam do kin i taki mi zrobiono prezent, że sam podkładałem pod siebie głos, co nie jest łatwe w obcym języku. No więc mówię, no to ja to będę kontynuował, ale wtedy bardzo ogranicza się jakby mapa moich ról. Ja nie mogę zagrać Włocha, bo jak to, dlaczego ten Włoch tak jakoś trochę z takim dziwnym, tak dziwną melodią, już nie akcentem, ale dziwną melodią mówi, bo przecież to słychać, że mówisz troszkę inną melodią. Wprawdzie z latami już nabierasz takiej łatwości mówienia w obcym języku, że Włosi, którzy uwielbiają lokalizować interlokutora, czyli rozmówcę, od razu, oni mają to we krwi. Jak ktoś się odezwie, to mi Neapol, Wenecja, Toskania, no to się bierze z jakiejś ogromnej tradycji właśnie miast republik włoskich, wielkiej tradycji sięgających średniowiecza. Prawda, że każdy region miał swój język właściwie. Niektóre bardzo niezrozumiałe, nawet dla ludzi, którzy znają język włoski, sycylijski dialekt jest kompletnie niezrozumiały nawet dla Włocha.
Tam filmy muszą być znowu na sycylijski tłumaczone. Także to jest, także i od razu słychać. Jest taki wybitny aktor, reżyser włoski, Roberto Benigni. On pochodzi z Reggio Emilia, czyli koło Bolonii. No i mówi akcentem bolońskim. I zauważcie kiedyś, że on w każdym filmie włoskim, on nie mówi czysto po włosku, on w każdym filmie włoskim musi wrzucić kwestię, no bo ja z Bolonii, bo my z Bolonii, i wtedy już dalej może mówić sobie po swojemu. Wielka diva włoskiego kina, Claudia Cardinale, mówiła po neapoletańsku. Nie mówiła czystym włoskim, była podkładana. Prawie całe życie, dopiero na pod koniec życia w jakimś tam dwóch, trzech filmach u swojego męża, zresztą mówiła swoim głosem, tak? To była cały czas podkładana, bo ona nie mówiła czystym włoskim językiem. No, więc też jak to znam tę całą historię, no to mówię, nie, to ja Włocha nie mogę zagrać. Parę lat temu miałem propozycję, jak rzucę nazwisko Olivetti, to będziecie wiedzieć, o kogo chodzi? No? Też powinniście, bo oni najpierw robili maszyny do pisania, a potem komputery. I mnóstwo komputerów jest właśnie firmy Olivetti. I włoska telewizja serial robiła o rodzinie Olivetti, która sięga XIX wieku, emigracji jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Ojciec rodu wyemigrował, tam robił maszyny do pisania. I poproszono mnie, żebym zagrał tego najstarszego ojca rodu, Olivetti. Ja mówię, nie, Włocha nie zagram w życiu. No bo jakby się to usprawiedliwiło, prawda? Dlatego też w każdym filmie też mam ambicje, żeby wrzucić, skąd ja pochodzę. No akurat w filmie Habemus Papam, na niego Morettiego, już tak było napisane, że rzecznik prasowy Watykanu jest Polakiem. I tego poproszono mnie jeszcze, żebym wymyślił i nazwisko temu rzecznikowi, ale mówi mi reżyser, takie nazwisko, żebyśmy my mogli wymówić. To tak chciałem na początek, żeby wrócić do Włoch, bo przeczytałem w jednym z wywiadów z panem, że ucieka pan do Włoch, żeby uzyskać równowagę po tym, co się dzieje w Polsce. No więc to jest szczęście, że ma pan takie Włochy, do których może już pan... Już coraz mniejszą równowagę odczuwam tam. Natomiast to dzisiejsze spotkanie, tak rozmawialiśmy, chciałem zatytułować Obywatel Sztur w pojedynku ze światem, nawiązując tu do tytułu pana filmu. Przerasta mnie ten tytuł. No myślę, że ten tytuł Obywatel pana filmu, gdzie pan retrospektywnie spojrzał na swoje życie, upoważnia do tego, żeby zapytać obywatela Sztura, jak ten pojedynek wyglądał. Mam takie retrospektywne pytanie na koniec. Od razu państwa uprzedzę. Moich pytań będzie bardzo mało. Potem będziecie państwo zadawać pytania, bo jest wspaniała okazja. Takie retrospektywne pytanie jest pierwsze. Ja to rozumiem, to tak pytanie, już? Ten problem trochę głębiej. Ta walka ze światem to jest jakiś pierwiastek buntu, który sprawił, że czasami bywam artystą. Cała moja działalność artystyczna mówię, jak ona już jest, ona wyrasta z buntu. Najpierw jest, szukam w sobie, na co się nie zgadzam. Jako obywatel, jako człowiek, jako wreszcie jako człowiek, tak, bo to i rodzina w to wchodzi, wszystko. Co mnie drażni? To jest pierwsza myśl. I z tego buntu jakiegoś, niezgody, zaczyna się rodzić
wypowiedź artystyczna. Wolno. Bo najpierw jest ten pierwszy czynnik buntu, niezgody w stosunku do siebie również. To nie, że do innych, do świata, do polityki. Nie, do siebie też. Parę filmów zrobiłem, gdzie rozliczam samego siebie, a nie świat. Prawda? Także to jest pierwsze. No i ale to jest jeszcze nic. Bo potem jest drugie, druga wielka przeszkoda. Jak? Co to ja wiem? O czym? Ale jak? I myślę, że Witkacy, Stanisław Ignacy Witkiewicz, twórca i propagator czystej formy, miał rację, że to jak jest trudne. A zwłaszcza w filmie, który operuje tyloma gatunkami, już wszystko zostało powiedziane. Bo teatr jest jeszcze bardziej elastyczny. Teatr ma o wiele więcej jeszcze miejsc nieeksplorowanych. Ale film, Boże, kiedyś Roman Polański powiedział mi, mówię, panie Jerzy, wie pan, jaki to jest dobry film? Mówię, no. Mówi, to jest taki film, jak pan pamięta jedną scenę, to znaczy był dobry. No, ja się z nim zgadzam. Pamiętamy sceny. Ja mu od razu mówię, no, panie Romanie, z Nicholsonem film, jak się nazywał? Chinatown. Ja mówię, z Chinatown, tylko ja pamiętam, jak pan dziabnął Nicholsona nożem w nos. Mówi, no bardzo dobrze. Ja tam treści już nic nie wiem, o co tam chodziło, ale że pan dziabnął Nicholsona w nos, bo on grał tego bandytę, co epizodzik, co go po nosie przejechał i potem Nicholson cały czas z plastrem do końca filmu chodził. Prawda? Także to jedną scenę zapamiętać. Tak, jak? Więc jak? Forma, czyli forma. Wymyśleć formę jest o wiele trudniej niż o czym. O czym to, jak się tu siądziemy wszyscy razem, za 5 minut wymyślimy tyle tematów, o których warto by było zrobić film. Ale jak, panowie, drogie panie, jak? To jest problem. Coś mi sprzęga, to ja nie wiem, czy to moja wina, czy... Nie wiem, może zmienię mikrofon. To wyłączmy to może. A to? O, rany bo... Dworzec trochę, no dobra. No więc jak? No to samo jest, no. Tak może... Ale jak mówię, odpowiadając na problem postawiony przez pana redaktora, to jest zawsze niezgoda. Może za duże powiedziane bunt. Bo jak byłem młodziutki, miałem tyle lat co wy i zacząłem brać udział w ruchu teatralnym studenckim. Dzisiaj to by się nazywało alternatywny, a wtedy się nazywało studencki. No to ta w głębokim, no może już nie takim głębokim, ale ciągle PRL-u, no to ta możliwość buntu nie była taka szeroka, bo jakbyś się tak poważnie zbuntował, to by cię od razu zamknęli i co by było? Nie byłoby żadnej wypowiedzi artystycznej, prawda? W związku z tym, ale przestrzeń była o wiele węższa, ale ciągle była impulsem, że myśmy się buntowali przeciwko naszym profesorom, mówię w sensie artystycznym, wielkim artystom, którzy nas uczyli, ale i których dzieła oglądaliśmy, ale zawsze mieliśmy swoje, chcieli mieć, głupie może, jeszcze nieokreślone, ale swoje zdanie. Pamiętam w szkole teatralnej, jak studiowałem,
to na pierwszym roku zafascynowałem się, dykcja był taki przedmiot, nudny jak okropnie. No straszne ćwiczenia dykcyjne i było jedno ćwiczenie, które mi się niesłychanie spodobało. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. I to trzeba było na okrągło powtarzać bez przerwy itd. I ja, ale mi się to spodobało, to zdanie, bo ja chciałem się wyindywidualizować. Ja nie chciałem tak wyglądać, myśleć tak jak inni. Dlatego na przykład takie coś jak moda, to koło mnie przeszła zupełnie niezauważalnie. Nie chciałem się modnie ubierać, bo no to tamten gościu też ma taką samą koszulę, nie chcę mieć takiego. I no, ja mówię, jak te bunty były na różnych poziomach. Bardzo czasem prostych, prymitywnych wręcz. Ale ten impuls zawsze był. No i to jest... I teraz jakby ze światem pan powiedział. No dla mnie to jest za duże słowo. Ale już z Polską to trochę tak. To trochę tak, że zawsze było mi wygodniej z władzą, która rozumiała, że artysta ma prawo do buntu. Że to są tacy dziwni ludzie, którym zawsze coś tam nie pasuje. I im bardziej to rozumie, to niezależnie od ustroju. Nie, bo to idzie człowiekiem. Jednym z najlepszych ministrów kultury wtedy, bo jeszcze nie było dziedzictwa, dla mnie był komunistyczny minister pan Kazimierz Teichma, żyjący jeszcze do dzisiaj. Teichma, którego największą decyzją było, że puścił człowieka z marmuru, Andrzeja Wajdy. To on załatwił, bo rozumiał, że artysta ma prawo do buntu. Oczywiście byłeś używany jako tak zwany wentyl, prawda? Że specjalnie robiono coś, taki manewr, żebyś ty mógł się czuć niby swobodnie, artysto, a my, żebyśmy zebrali pochwały. O proszę, jacy jesteśmy liberalni. To czasem takiego artystę wypuszczano na tak zwany wentyl. Brałem też w tym udział. Brałem też w tym udział. Ale dla nas od odwrotnej strony liczyło się jak najbardziej to, że my możemy się szerzej wypowiedzieć. A za słowo, to co mnie dzisiaj tak mierzi, to jest łatwość wypowiadanego słowa. Mówię to ja, który ze słowem całe życie miał do czynienia. I ja, który pochodzę z pokolenia, wywodzę się z pokolenia, które za słowo mogło zapłacić więzieniem. To było groźne słowo. Jak w jednym z pierwszych filmów z Krzysztofem Kieślowskim, który zrobił w filmie Spokój, 76 rok. I murarze na budowie, nie? Jeszcze nie artyści, nie tam, nie nauczyciele, nie ten. Robotnicy w pewnym momencie rzucili narzędzia i mówimy, strajkujemy. Powiedzieć słowo strajk w 76 roku, to może dla nas, nie, dla nas twórców, to nie było więzienie, ale ten film nie mógł ujrzeć światła dziennego, światła ekranu. I myśmy mieli tego świadomość.
A mimo to robiliśmy go. Panie profesorze, w roku 81, jak były strajki studenckie, już można było ingerencję cenzury zapisywać w postaci cudzysłowu. Ja napisałem słowo strajk, a cenzura mi zmieniła na rokosz. A to dopiero w 76. Bum, rokosz, tak. Natomiast to, o czym pan wspomniał, o tym filmie Spokój, bardzo się cieszę, ponieważ to był chyba taki pierwszy ważny film, który powędrował na półki. Przecież on dopiero został pokazany kilka lat później, chyba w 80 roku, dopiero po sierpniu. Tak, po sierpniu. I to był wspaniały film, który dzisiaj zaliczany jest do kina moralnego niepokoju. Myśląc o tym pana buncie, myślałem, że był pan przecież w drugiej połowie lat 70. już twarzą tego kina moralnego niepokoju. I po 40 lat temu dostał pan nagrodę za, jako najlepszy aktor na Festiwalu Polskich Filmów w Gdańsku jeszcze wówczas. I od tego zaczęła się, od tego filmu Amator, taka pana wielka kariera, bo Spokoju wcześniej nie widziano. Nie był na ekranie, była blizna jeszcze. Nie, nie, ale ja do Gdyni po nagrodę to jechałem rok wcześniej z innym filmem jeszcze, który się nazywał Wodzirej. A, to był jako Wodzirej, tak. I tamże przyjechał urzędnik z ministerstwa i do jury wygłosił następujący tekst. No panowie, państwo oczywiście ocenicie jak chcecie, tylko chcę tylko powiedzieć, że nie trzeba nam Wodzireju w tym kraju. No i jury już wiedziało, że tego filmu nagrodzić nie może. A ja byłem noszony na rękach, bo to była jedna z największych ról młodego pokolenia, niewielkich aktorów starszego, młodego jak Krystyna Janda, jak Jerzy Radziwiłłowicz i ja. To było moje wielkie wejście w kino, prawda, ten film. Dzisiaj to no, też miałby, bo 1,5 miliona to już była widownia ogromna. Na tamte czasy i na dzisiejsze też, prawda? Także tak było. Tak było. I właśnie jak wiedziałem, jak dostałem recenzję w organie partyjnym gazety Trybunie Ludu, recenzja była zatytułowana właśnie Nie trzeba nam Wodzirejów w tym kraju. To tak za bardzo nie wiedziałeś, czy już zrobisz następny film. To było groźne. A dzisiaj chlast w te nikczemny, taki zdrajca ojczyzny, nie bez żadnych konsekwencji, nic. I ten. No to mnie buntuje dzisiaj. No właśnie, ale myślałem, jeszcze nie wiem jak. Ten moralny niepokój do pana nie powrócił. I ciekaw jestem, jak pan się odniesie do takiego stwierdzenia, które było głośne. Ja też niestety muszę przyznać, że to stwierdzenie padło w wywiadzie, który ja przeprowadzałem od Kazimierza Dejmka, że aktor jest od grania, a dupa jest od srania. No ale aktor ma jakąś narodowość, nie jest obywatelem jakiegoś kraju. Ale chodziło o to, żeby może nie był takim obywatelem zaangażowanym jak pan i żeby sztuka nie była taka obrazoburcza, żeby nie budziła... Nie, ale ja z Dejmkiem nie miałem wielkich kontaktów, natomiast miałem kontakty z reżyserami, takimi jak właśnie Krzysztof Kieślowski, który mówił tak, no my tu wszystko przygotujemy, piękną scenografię, wiemy gdzie postawić kamerę, wszystko scenografię oświetlimy wspaniale, a potem przyjdą ci państwo od uczuć. On nas nazywał ludźmi od uczuć, którzy potrafią wywołać w sobie i u innych stan wzruszenia. Rozumiany bardzo szeroko. I miałem parę takich produkcji, gdzie publiczność ze śmiechu leżała na ziemi w kinie. To też ich wzruszałem w jakiś sposób, prawda? I będą nas wzruszać, mówił Kieślowski. A jak jeszcze miał dobry humor, to miał wzruszać za pieniądze. No i tak
Tak ja pojmuję mój, nawet to trudno nazwać zawodem, moją drogę, że chciałem wzruszać i wtedy miałem te rzadkie momenty, że jestem twórcą. Panie profesorze, przygotowałem tutaj, żeby panu przypomnieć, pan pewnie zna, taką wypowiedź Krzysztofa Kieślowskiego o panu. Niech pan posłucha. Byle pozytywna. Zwykle mówi się o nim, że opowiada dowcipy, anegdoty, ale warto o nim powiedzieć parę słów poważnie, bo wydaje mi się dość wyjątkowym w Polsce przypadkiem aktora, który sprawdza się we wszystkich gałęziach sztuki, które uprawia. To znaczy sprawdza się sztur i w filmie, i w telewizji, i w teatrze. Z czego to wynika? Myślę, że decydują o tym dwa elementy, o których warto powiedzieć. Pierwszy stanowi technika. Wspaniała technika opanowana do perfekcji we wszystkich szczegółach. Druga rzecz, nie mniej istotna, przydatna zwłaszcza do kina, to jego znajomość rzeczywistości. A ponad tymi dwiema umiejętnościami góruje inteligencja. On rozumie po prostu bardzo wiele z tego, co się u nas dzieje dookoła. No to rozbierzmy sobie tę wypowiedź trochę. Technika nauczyła mnie szkoła tej techniki. Przepraszam najmocniej, ale szkoła komunistyczna. No. Co ja zrobię? Tylko, że jak potem uczyłem sam po całej Europie, a nie tylko i w Ameryce Południowej i Północnej, to tak patrzyłem na strukturę tych szkół artystycznych, program, długość trwania tych studiów. Mówiłem, ci komuniści to nieźle wymyślili. Się nie umywa w ogóle to, co tutaj jest, do szkoły, którą ja kończyłem, jej poziomu. Także bądźmy sprawiedliwi. Więc techniki to mnie szkoła nauczyła. Znaczy, dała podstawy, a potem ciężka praca codzienna na deskach teatru. I to ten. A rozumienie rzeczywistości to gdzie indziej. Ja jestem z wykształcenia filologiem, polonistą. Kończyłem Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. Moi koledzy, czy tu są poloniści jacyś na sali? Halo? Tak? No są tam. Pani będzie na pewno znała moich kolegów, którzy stali się wybitnymi filologami, jak Jerzy Jarzębski czy Tadeusz Nyczek. To moi koledzy z roku. Uczniami byliśmy profesora Wyki, profesor Dłuskiej, Markiewicza, Ulewicza, no i innych. Także i tam w tym tyglu plus marzec 68 kształtowała się moja, to co dzisiaj byśmy nazwali, postawa obywatelska. I zrozumienie, to co Krzysztof Kieślowski napisał, jakieś zrozumienie rzeczywistości. To tam najbardziej. No jeszcze oczywiście państwo na szczęście tego nie znają, była cenzura. I myśmy nie mieli dostępu oficjalnego do całej literatury, którą wy możecie sobie wystukać paluszkiem w jedną sekundę, prawda? Przywilejem studentów filologii, takie były kaprysy wtedy, że my studenci filologii mieliśmy specjalną legitymację do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie mogliśmy czytać na przykład dzienniki Gombrowicza i inną literaturę, przede wszystkim kultury paryskiej.
I z tą legitymacją mogliśmy wejść do jednej czytelni, gdzie byliśmy pilnowani, żeby na przykład nie robić zdjęć. Nic nie wolno było ze sobą wnieść, tylko tam czytać na miejscu, ale nasz widnokrąg intelektualny w ten sposób się poszerzał. I tak rodziła się postawa, która nagle erupcji swojej dostała w marcu 68 roku. Kiedy ja zupełnie z nieświadomego człowieka młodego w parę dni, paręnaście dni stałem się świadomym młodym obywatelem tego kraju, który wie, może nie wie czego chce jeszcze, ale wie na co się nie zgadza. I doznałem również strasznej nauki. Jak po tygodniu, kiedy gdzieś w jakieś władze strajkowe się zaplątałem, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po raz pierwszy zobaczyłem Adama Michnika, który przyjechał do Krakowa. Prawda? Nagle się dowiedziałem, dlaczego moi koledzy za chwilę będą wyjeżdżać za granicę, że są Żydami. Po raz pierwszy się dowiedziałem. Moja koleżanka z klasy, prawda? Jedno, drugie, trzecie. Więc to było, to się nagle otworzył ten świat. I żeby wam to uzmysłowić, jak to wtedy wyglądało, że po dwóch tygodniach, kiedy ja już rozszalały byłem już spisywałem postulaty i tak dalej, goniłem z ulotkami i nagle u mnie w domu, mieszkałem na stacji, zjawił się taki jakiś, nie poznałby, na ulicy nic nie mówi, szary gość. I pokazał legitymację i mówi, synu, jak jeszcze jutro pójdziesz na strajk i weźmiesz do ręki ulotkę, to pojutrze twój ojciec już nie pracuje. Ja mówię, to zamknijcie mnie. Nie, nie, synek. Tata ci leci z pracy. No i ja, 20-paroletni chłopak, dostałem taką lekcję życia. W sekundę. A jeszcze mój ojciec był prokuratorem bezpartyjnym. Nie jak prokurator Piotrowicz. Był bezpartyjny, 16 było w Polsce prokuratorów bezpartyjnych. No to wiecie, jak tylko czekano, żeby właśnie mógł nie pracować. Jak odsuwany był od interesujących spraw. Jak nie mógł awansować w ogóle, na co się godził. Ale był bezpartyjny. Do partii się nie... Bo uważał, że władza sądownicza, prokuratura powinna być wyłączona z jakichkolwiek nacisków partyjnych. Powiedzieć to wtedy. No i dzisiaj też. Więc tak to się rodziła ta postawa, która spowodowała, że chciałem pewnie spotkać takich ludzi, twórców młodych mojego pokolenia, których to ruch tych młodych twórców został, jak pan powiedział, nazwany kino moralnego niepokoju. Że nas gnębił jakiś niepokój. Że to, co z nami władza wyczynia, powoduje nasze skrzywienie moralne. O, tak by to można młodzieży wytłumaczyć. Że ja sam czuję, że mój kręgosłup zaczyna się giąć. I dlatego trzymaliśmy się razem, żeby chociaż to zjawisko zrozumieć i nie poddać mu się całkowicie. I tak też wyglądały nasze filmy.
które może nie były wielkimi arcydziełami, ale które z otwartym czołem mogę dzisiaj pokazać młodzieży, która tego nie zna i powiedzieć, tak było. To nie była lukrowana, skłamana rzeczywistość. Nie, to nie było pisanie historii na nowo propagandowe. Tak było. I Wodzirej, pierwszy film o korupcji, był tego najlepszym przykładem. No i co? No i te, to kino moralnego niepokoju, że myśmy się trzymali razem. I ja bardziej byłem w tamtych czasach, ja bardziej byłem dumny, że ja należę do tej grupy, niż że gram te główne role. Te role to były gdzieś tak po drodze. A to, że ja się spotykam, myślę, wymieniam poglądy z Kieślowskim, Agnieszką Holland, Feliksem Falkiem, Tomkiem Zygadło, no to była potężna grupa młodych twórców. Właśnie zmarł dwa dni temu Andrzej Czos Rastawiecki, który też był w jakiś sposób, przynależał do tej formacji, prawda? A takim pierwszym skrzydłem naszym był Krzysztof Zanussi. Nieco od nas starszy, ale który właśnie on nam pokazał drogę, jak odkrywać na ekranie prawdę, która czasem nie była bardzo efektowna, bo Andrzej Wajda, znowu inny nasz wielki mistrz, z którym pracowałem tyle lat w teatrze, on w sposób atrakcyjny zawsze chciał nam to pokazać. A już Zanussi nie bardzo. Ważniejsze dla niego było wypowiedź. Wypowiedź niż obraz. No ale Andrzej Wajda był malarzem, a Zanussi fizykiem z wykształcenia. Panie profesorze, ja jeszcze jedno właśnie pytanie mam. Mam napisać laudację panu Zanussiemu, który o 80 lat no, a pan kończy. Rok wcześniej otrzymał nagrodę za osiągnięcia życia. Kraków mu robi uroczystość. No ja też panu gratuluję. W zeszłym roku piszę laudację. Dostał Orła i powiedział pan, że te filmy powstały w kraju, którego nie było, w których pan najlepsze role grał. No nie, według premiera Morawieckiego no, tego kraju nie było, o którym ja teraz trochę mówię. To, no. Mam jeszcze ostatnie pytanie, potem państwu oddam głos. Nie trudno go nie zadać, będąc na Wydziale Dziennikarstwa. Tu są ludzie mediów, dziennikarze, medioznawcy, ci, którzy w różnych miejscach się znajdą, mediów. Jakie były pana porachunki z dziennikarzami? Czy dziennikarze pana z czegoś nauczyli, czy wręcz przeciwnie? Ukierunkowali pan? A krytyków filmowych i teatralnych to można nazwać dziennikarzami? No oczywiście, to ludzie mediów. No to miałem, to całe życie miałem, cięgi brałem z różnych powodów. Też nie mogę powiedzieć, w tamtych czasach była również formacja dziennikarzy, która bardzo nam sprzyjała, młodych krytyków filmowych. Prawda? Pan na pewno to byli pana koledzy i pan ich dobrze zna, większość nie żyje. Prawda? Ale to była też formacja, która nam sprzyjała. Właśnie to było też piękne, że mieliśmy za sobą plecy. Właśnie przecież termin kino moralnego niepokoju ukuł wtedy, jeszcze nie reżyser, a krytyk filmowy Janusz Kijowski. To on pierwszy powiedział, że to był krytyk filmowy. Pan Falkowski był taki, Mętrak przede wszystkim, prawda? Tadeusz Sobolewski, to byli wszyscy, to było ludzie po naszej stronie. To było ważne, że dzisiaj na przykład nie ma czegoś takiego. Nie widzę tak jasno, może w teatrze bardziej, że jest pewne ramię krytyków, które trzyma z młodym teatrem. Z różnych powodów. Jakby wspiera ich. W filmie czegoś takiego nie ma. Jest bardzo zindywidualizowane.
rozproszone. To jest oceny filmowe. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Ale podobno... Bardzo się różnią oceny krytyki w Europie i w Polsce. No oprócz krytyk filmowych to wiem, że czytał pan Ryszarda Kapuścińskiego i również go poznał. Osobiście. No oczywiście, pan Kapuściński. To też to jakby należało do kanonu naszego pokolenia. Odkrywanie świata poprzez Kapuścińskiego, a zwłaszcza kiedy myśmy nie mieli paszportów. No. No przecież pierwszy raz wyjechałem za granicę, jak miałem prawie 30 lat. Potem za tą granicą spędziłem pół życia, ale późno się to zaczęło. Późno. Nawet to jeszcze miałem szczęście. Jeszcze miałem szczęście, że byłem aktorem Teatru Starego w Krakowie. Wtedy ewidentnie lidera teatrów polskich, gdzie reżyserowali najwięksi reżyserzy z Andrzejem Wajdą na czele. Konradem Swinarskim, Jerzym Jarockim, Jerzym Grzegorzewskim. I te spektakle zostały pierwszy raz zapraszane na festiwale światowe. Tak, ja pierwszy raz wyjechałem na zachód z teatrem, gdzie taki też szary pan z nami jechał i mówi: po przekroczeniu granicy bardzo proszę zdawać u mnie paszporty, a ja oddam znowu, jak będziemy wracać. No tak, nie, że to twoja własność była. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę o tym już za dużo mówić, no ale mówię o tym, że jak trudno było się gdzieś przebić. I to, że ja o tych Włoszech zaczęliśmy mówić, przyszedł taki okres, kiedy ja już właśnie zagrałem te duże role filmowe, niektóre cenzurowane, nie mogłem ich pokazać. W teatrze już okrzepłem bardzo. Poznałem wspaniałych artystów, ludzi, Sławka Mrożka, innych. No po prostu Tadeusza Różewicza, o którym pisałem pracę magisterską na polonistyce. Także i pomyślałem sobie w pewnym momencie, czy jest możliwa do przekroczenia dla aktora bariera języka na scenie. Nie w życiu. W życiu możesz mówić z błędami, ze wszystkim. To już wiadomo, skąd jesteś, prawda? Ale na scenie, jak źle zaczniesz mówić, to ci tego nie wybaczą. To po coś się tam pchał? To co ty tam robisz? Musisz mówić po prostu perfekcyjnie, żeby nie drażnić widza, a zwłaszcza widza włoskiego, który na melodię jest wyczulony, tak to właśnie w dubbingu, ta pani realizator, jak w Historiach Miłosnych podkładałem pod siebie i ona mówi: maestro, pan tak akcentuje. No ja mówię, no akcentuję, no muszę akcentować orzeczenie, podmiot. No przecież zdanie złożone, takie, śmakie, no akcentuję. Nieważne, ona mówi. A co jest ważne, mówię. Biec do końca frazy. Biec do... To. Dla nich ważniejsza była melodia niż sens. Mój pan to mówi jak papież Wojtyła. Mówię, no mówię tak jak papież Wojtyła, jeszcze z krakowskim akcentem. Także nagle się okazało, że to nie jest ważne. Że to nie jest ważne. Biec do końca frazy. No ale ja pomyślałem, nie, ale mówię, pani reżyser, jak ja będę biegł do końca frazy, to ja będę udawał Włocha. A ja nie chcę udawać Włocha. Będę mówił po swojemu. Także taka walka jeszcze była, zachowania tożsamości. Także
przekroczyć granicę języka na scenie jest karkołomnym zadaniem. Ja dzisiaj się nawet jeszcze ciągle budzę w nocy czasem, co ja narobiłem kiedyś. Dzisiaj nie miałbym tej odwagi. Nie miałbym tej odwagi. Oczywiście znowu pomagał mi repertuar. Ja nie we wszystkim mogłem zagrać. Prawda? Ale zaproszono mnie pierwszy raz do Włoch zagrać główną rolę w sztuce Witkacego właśnie, którego chcieli promować na rynek włoski. Przetłumaczone zostało i organizowało jeden z teatrów włoskich, organizował i Uniwersytet w Pizie. Organizowali sesję naukową i przedstawienie. A i sobie wymyślili, że główną rolę zagra aktor z Polski. No to ściągnęli mnie, jak to, jak jest trudno. To nie tak, że wziąłem paszport i pojechałem. Nie. Trzeba było przez taką agencję, która była, Pagard się nazywała, prawda? I tam w Pagardzie dostawałeś paszport służbowy, prawda? Wyjeżdżałeś, płaciłeś tam podatek, a potem Pagardowi jeszcze 20%. I mówisz, ale dwa razy podatek? Nie, to nie jest podatek, to jest prowizja. Aha, prowizja, tak dobrze, bulić. I jak się tylko spóźniłem 3 dni, to już urzędniczki w Pagardzie mówią, panie Jerzy, niech pan napisze oświadczenie, że pan rozmawiał w sprawie przyszłych kontraktów. Ja mówię, nie, nad morzem byłem, wypocząć. Nie, że nad morzem, nie wolno było, że nad morzem, bo pan tam nie pojechał odpoczywać przecież. Pan ma przyjechać na drugi dzień i oddać paszport. Takie były. A mimo to się jeździło, prawda? Także i pracowało się. I ten Witkacy właśnie, to była taka też, miałem też poczucie, że właśnie to stanowi, że jestem ambasadorem kultury polskiej, że promuję gdzieś w innym kraju wielkiego polskiego artystę, dramaturga Stanisława Ignacego Witkiewicza. No, także, ale to właśnie, to jeszcze Włosi akceptowali. Bo Witkacy, jakaś dziwna forma, on dziwnie mówi, może być. Ja potem dużo Witkacy jeszcze w Montwie zagrałem, bardzo w szkołach uczyłem, dyplom zrobiłem, matkę Witkacego w szkole na Uniwersytecie w Perugii. Także bardzo dużo robiłem Gombrowicza, Witkacego. Jak tylko mogłem, jak mi dawali wolną rękę, to od razu polski repertuar robiłem, żeby też propagować polską kulturę, polski teatr. Oddam głos teraz studentom. Tylko nie wiem, panie profesorze, co by pan doradził, jak przeprowadzać rozmowę z Jerzym Szturem, bo to jest bardzo trudne. Ale panu się udało jakoś. Bo ja słucham. Może dlatego, że pan mnie zna długo. Ktoś ma... Jako, że jesteśmy na Wydziale Dziennikarstwa, to ja właśnie o dziennikarstwo chciałem zapytać, bo na przestrzeni lat udzielił pan prawdopodobnie już setek wywiadów. Tak. Więc chciałem zapytać, jak pan z punktu widzenia właśnie artysty, który tyle wywiadów ma za sobą, porównałby profesjonalizm i poziom języka i poziom przygotowania merytorycznego do rozmów z panem dziennikarzy dzisiaj i dziennikarzy, dajmy na to, 30-40 lat temu. No, zastanawiam się, bo oczywiście są różne rodzaje wywiadów. Są takie, powiedzmy, pobieżne. Przy okazji premiery, coś tam, dwa słowa, te i tak dalej. A są, ja raczej skupiałbym się na takich, co już metodycznie, merytorycznie. Ktoś chce ze mną porozmawiać. Jakieś 2 tygodnie temu jest taki miesięcznik Stowarzyszenia Filmowców Polskich. I dziennikarka, właśnie 40-lecie amatora, chcą uczcić i ze mną wywiad. No to ona była przygotowana ze wszystkich moich prac filmowych, które zrobiłem. I o każdej mogliśmy podyskutować.
Przedwczoraj promowałem książkę, którą stworzyliśmy, bo trudno to nazwać napisaniem, stworzyliśmy z rozmów moich z księdzem Andrzejem Luterem, który doskonale znany środowisku filmowemu, jest krytykiem filmowym, również recenzentem. I też była to niby rozmowa o życiu, ale przykładami na to życie były moje filmy. No to jakżeż on był przygotowany i wiedzę, ma o wiele większą wiedzę filmową niż ja, prawda, że mogliśmy, to są rozmowy na temat. Rzadko się to zdarza. Ale miałem poczucie kiedyś, jak byłem młody, bo pan pyta, jak to kiedyś tam było, że rozmowy o teatrze były na o wiele wyższym poziomie niż rozmowy o filmie. Pewnie się to bierało też ze struktury, że film z natury swojej jest bardziej populistyczną sztuką, taką popularną, i te wywiady nie mogły, prawda, przekroczyć pewnej linii zwykłego kinomana. A już teatr jest o wiele bardziej elitarny i już można tam sobie było pozwolić na rozważania. O! Że my rozważamy. Ja najbardziej lubię taką formę wywiadu, kiedy dziennikarz ze mną dyskutuje, a nie ma przygotowane pytania. Ja od razu to wyczuję. Od razu wyczuję, aha, nauczone. No i wtedy i mój poziom się lekko obniża. Zaczynam mówić właśnie to, co już wiem, to, co już kiedyś opowiadałem. Ja uważny czytelnik już by mógł, on to mówił dwa lata temu w wywiadzie innym, prawda? A jak ktoś ze mną zaczyna rozważać sytuację, rozważać i podaje mi, jak mi dziennikarz podaje swój punkt widzenia, raczej już bardziej powiedział recenzent, o, to ja się, to mnie elektryzuje od razu. To ja od razu w interakcję wchodzę i na zupełnie innym poziomie ustawiam dyskusję. Ale jak mówię, i dzisiaj spotykam takie przygotowanie. Takie przygotowanie. Chciałem zapytać też a propos tych właśnie zmian na przestrzeni lat. Ma pan styczność z młodymi aktorami i czy czymś szczególnym pana zaskakują? Jakieś nowoczesne elementy na przykład w grze, a czego im brakuje na przykład w porównaniu z tymi dawnymi aktorami? Oj, to jest temat rzeka. Zaskakują mnie... sposobem widzenia świata. To na pewno zupełnie mi już dalekim. Ale wsłuchuję się w nich. Wsłuchuję się... Właśnie za kilka dni rozpocznę pracę z moimi studentami. Niezwykle mnie... co mnie niezwykle podnieca, bo to będzie takie podsumowanie moje z utworem, który uważam za największy utwór literatury dramatycznej polskiej, a mianowicie Weselem Stanisława Wyspiańskiego. Już nieraz ze studentami to wąchałem. Sam grałem dziennikarza w Weselu. Już nieraz to z nimi wąchałem, a teraz już jest kolejne pokolenie, z którym się spotkam, już jako bardzo dojrzały człowiek. I niezwykle mnie ciekawi, co dla nich będzie ważne. Jaka sfera tego największego polskiego utworu, którym jest wszystko. I magia. Ja pamiętam kiedyś w Argentynie, w Narodowym Instytucie Teatralnym, prowadziłem seminarium, no i na pierwszych zajęciach dostałem wolną rękę, bo czasem ci nie dają wolnej ręki, narzucają ci repertuar, kierownictwo szkoły.
A tu wolna ręka. No, sam się pewnie Gombrowicza wybiorą w Buenos Aires, to wiadomo, że będzie Gombrowicz. No, to będzie coś z Iwony, z księżyczki Burgunda. I ja mówię, no to co, co robimy? Macie jakieś propozycje do tych studentów? 20 młodych ludzi. A oni tak mówią, proszę pana, był taki polski film. Taki polski film, gdzie było wesele i duchy przyszły na wesele. I jakby pan zdobył scenariusz tego filmu, to byśmy jakieś scenki mogli... Ja mówię, ludzie... No scenariusz tak. Pan Kijowski napisał panu Andrzejowi Wajdzie, wielkiemu polskiemu reżyserowi, który zrobił piękny film, Wesele. Ale to nie on pierwszy. Był taki pan Wyspiański, który to kiedyś napisał. A te biedne Argentyńczyki nic nie wiedziały. Ale wyobraź, ale że w świat realistyczny wchodzą duchy, to im było bliskie. Bo oni Marqueza już studiowali dobrze i Kolumbijczyków innych, prawda? Gdzie magia miesza się z rzeczywistością. I znowu ten Wyspiański nagle się stał awangardowy. Jak to? Na wesele przyszły duchy. No to ja mówię, no to czekajcie, no to ja tu spytam znajomych, czy było tłumaczone wesele na hiszpański. Okazało się, że nie było, no i nie mogliśmy tego robić. To jest też opowieść o polskiej literaturze. Jaki próg nagle wyrasta, prawda? Językowy. Językowy. To największe dzieło polskiej literatury na hiszpański nie było tłumaczone. Proszę. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam takie pytanie. Chciałabym wrócić do amatora. Jaki był Krzysztof Kieślowski prywatnie, a jaki zawodowo? I czy pan, jako młody aktor, zdawał pan sobie sprawę z tego, że robicie film ważny społecznie, jak i politycznie? Jednym z pierwszych widzów filmu Amator, po montażu i tam takim prowizorycznym dźwięku, był Andrzej Wajda. Myśmy się już wtedy znali, ja pracowałem u Andrzeja dużo w teatrze. Grałem już w Emigrantach Mrożka, w Nocy Listopadowej i tak dalej. Byłem jego asystentem. I on mi napisał list od razu. Mówi, Jurku, to jeden z największych filmów, jaki widziałem. A wiesz dlaczego? Bo ja bym takiego nie zrobił. Faktycznie, jakby świat Wajdy, a świat Kieślowskiego wywodzącego się z filmu dokumentalnego, zupełnie innych, amatorskich. On był jurorem na festiwalach filmów amatorskich. Miał przyjaciół wśród tych amatorów w Chybiu, prawda? No, pan Dzida, ja byłem, to pierwowzór mojej roli, mojej postaci. To był szef klubu amatorskiego pod Pszczyną. Pan Dzida, oczywiście. I ten, także to zupełnie inne światy były. Tu bohema, wesele, prawda, no, popioły i tak dalej. A tu jacyś przyszli ludzie. Pan Franciszek Pieczka i ja byliśmy pierwszymi zawodowymi aktorami, z którymi Kieślowski pracował. Film Blizna, 1975 rok. Pieczka i ja to byliśmy, reszta była amatorzy wszyscy. Prawda? To on w ogóle na nas patrzył się jak na rarorogu. Bo jego, co fascynowało go to, że my powtarzamy. A on czasem, ale to nie tekst, nie sytuację. Uczucia powtarzamy. Dwa razy się pobeczał. Mówił Krzysiek. Jak to jest możliwe? Przecież ja czasem mówię w dokumentalnym filmie, żeby mi się dziewczyna łzasi i wokół zakręciła, to miesiąc muszę ją namawiać. Obrabiać tak, żeby coś z niej wydobyć, żeby ona się wzruszyła. A tu przychodzi bydlak i płacze raz, drugi, trzeci. Jak to jest możliwe? Ale mu się to spodobało.
bo mniej kłopotu niż z tymi amatorami, prawda? I ten. Także on uczył ślepy kulawego. I on mnie uczył jakby filmowej roboty, a ja go uczyłem, co to jest praca z aktorem. Co to jest praca z aktorem. Także to nie był typowy, to nie był taki relacja reżyser-aktor. Myśmy się wzajemnie dopełniali. Właśnie ten spokój miał być kręcony w Warszawie. A ja mówię, Krzysiek, tylko że ja nie umiem mówić slangiem warszawskim. Jak ty mnie wrzucisz tam w tych murarzy z Warszawy albo przyjezdnych z Białegostoku, czy gdzieś, to ja nie potrafię tak mówić jak oni. A jak potrafię? No po krakowsku potrafię. Wśród hacharów krakowskich, proszę bardzo. I on przeniósł im do Krakowa. Żebym ja ze swoimi ludźmi umiał po krakowsku porozmawiać. Tak, to były takie nauki. Takieśmy się gdzieś uczyli jeden drugiego wzajemnie. Ale jak mówię, nie to co Dejmek, tylko on to traktował z wielkim szacunkiem. Że my wypruwamy z siebie coś, co nas kosztuje. O, jeszcze inaczej. Bo to nie było tylko tak, że pobeczał się dwa razy i nic go to nie kosztowało. Nie, ja musiałem potem z tydzień odreagować, nikomu o tym nie mówiąc. To wzruszenie, które niby tak łatwo mi przychodziło. To nie ma, nie, bez kosztów się nie obejdzie. I on to wiedział. Taka była relacja. No, to... Myśmy taką odrębność amatora widzieli raczej w sferze osobistej. Że my mówimy coś bardzo intymnego. Zdecydowaliśmy się na bardzo intymną opowieść. Że nie tylko, że artysta jest sam, zostaje sam, ale że traci i rodzinę. To był nasz problem. Że nawet jak byliśmy w udanych bardzo związkach, to gdzieś żeśmy się od tych najbliższych osób oddalali. Nie starczało sił na dwie miłości. Nie starczało sił. I to był na przykład dla nas niezwykle. Tu wiedziałem, że idę jak po brzytwie, po krawędzi. Z wywnętrzeniem się swoich problemów. No a drugie to było to, co, o czym opowiadałem, że tatuś ci leci z pracy. Filip Mosz robił filmy, a ukarali kogo? Szefa Filipa Mosza, który mu na to dał pieniądze. Zwolnili z pracy przed emeryturą. No, taki przykład jeszcze groźniejszy podałem ja pół godziny temu, prawda? Że nie twórca. Właśnie to był ten perfidia tamtej władzy, że nie karali twórcy. Mało jeszcze tak było, że robić mogłeś. Nie blokowali cię na etapie scenariusza. Proszę bardzo, państwo polskie daje ci pieniądze. Parę milionów na film. A potem, ale ten film nie pójdzie. No ale straciliście parę, to nic. Ale zyskaliśmy czystość ideologiczną, prawda? Ileż takich było przykładów, prawda? Albo te głupkowate przetargi. Przyszedł Krzysiek na plan. Mówi, wiesz co? Tak, Filip Mosz tam gdzieś w kiosku kupuje coś. I,
i mówi tam, bierze, bo on już kulturalny, to politykę, film, ekran, on już się uczył, prawda? I nagle widzi tam gazetę, mówi, a ta szmata to co tu robi? Kioskarka nic nie odpowiada. Nic nie odpowiada, patrzy strasznym wzrokiem, a tylko zbliżenie jest na dziennik KCPZP, KC Związku Radzieckiego, prawda po rosyjsku, bo była również prawda po rosyjsku. Ja mówię, Krzysiek, czy ty zwariował? Co ja mam powiedzieć, co ta szmata tu robi? To nagrajmy to. Nagraliśmy takie coś. No i potem on to pokazuje tam gdzieś. Nawet nie w cenzurze, to była taka wewnętrzna cenzura. Komitet kinematografii. Komitet kinematografii. I tam, no ale co on gada? No o szmacie mówi o prawdzie? Albo jak u Agnieszki Holland mówiłem, prawda? A prawda? A prawda to jest w kiosku codziennie, zawsze świeża. Też taki tekst wypowiedziałem gdzieś. No to przecież to nie może iść. I wtedy Kieślowski mówi, panie ministrze, dobra, no to żałuję, żałuję bardzo, że ta scena nie idzie, no ale dobra, 1-0 dla pana ministra, ale za to tę drugą scenę, tam gdzie Filip Morz mówi o fasadach i tyłach, to już niech mi pan puści. I mówię, no dobra, panie Krzysztofie, no to 1-1 jest, no dobra, ja padł, to puszczała. To. I także kręciliśmy sceny, które wiedzieliśmy, że pójdą na straty, żeby były kartą przetargową. No tak byliśmy wycwanieni, no. Tak. Mikrofon. Nie, ja tu nie dosłyszę. Halo, dzień dobry, witam. Ja się nazywam Kasia Bednarska i mam pytanie odnośnie kina włoskiego, bo mówiliśmy... Włoskiego. Tak, o hiszpańskim, a pan profesor w wielu filmach też włoskich występował ostatnio w 2018 roku. I mam pytanie odnośnie kina Paola Sorrentino. Jak... Głosi. Paolo Sorrentino i jego filmy, Młodość, jego filmy Loro, jak pan profesor ocenia to kino? Włoskie? Mm-hmm. Jak jeszcze, jak reżyser? Paolo Sorrentino. A, Sorrentino. I piękna okładka. No, ale, nie, widzi pan, ale to, co też mówiłem, że to jest znowu to, że to kin, ten pazur kina interwencyjnego. Ja u Morettiego zagrałem w takim filmie Kajban. O Berlusconim. Pierwszy może, to był pierwszy film o Berlusconim. No, a tu Sorrentino, ale i wcześniej wspaniały aktor Sordillo, który też jak kameleon wciela się od Andreottiego po Berlusconiego, prawda? I to jest też jakby z tego nurtu, może Sorrentino jest jeszcze bardziej bogatym w tematykę, niż inni reżyserzy, mnie bardzo imponuje ten typ kina, który samemu bym nawet, ja bym tak nie umiał, jak Wajda, ja bym tak nie umiał, nie mam takiego pazuru właśnie, żeby tak w krzywym, żeby zobaczyć rzeczywistość z tego punktu widzenia. Ja zawsze gdzieś bardziej, może też to aktorskie przyzwyczajenie, że bardziej na wewnętrzną stronę człowieka jestem nastawiony niż na zjawiska. Ale tak, no chciałbym u Sorrentino pracować. Blisko byłem pracy już z Giuseppe Tornatore. Cinema Paradiso i inne piękne filmy. Tak, coś żeśmy się namawiali, ale to no, film to jest tak kapryśna sztuka. To możesz się namawiać 1000 razy, a potem Bruno Ganz gra twoją rolę i widzisz w kinie Bruno Ganz. A ty już kostiumy mierzyłeś. Już miałem tak. Mierzyłem kostiumy i Bruno Ganz zagrał. Bo wszedł jakiś producent niemiecki, dał pieniądze. Już. Ale aktor musi być z Niemiec.
No dobra, dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja muszę pilnować czasu, bo ja o 16 mam próbę. Można jeszcze jedno krótkie pytanie, bardzo profesorze. Proszę. Ja może zapytam się trochę z innej strony, mniej na temat filmu. Jest pan znakomitym interpretatorem audiobooku. Dużo. Właśnie. No. I pana głos jest wspaniałym głosem. Jutro idę jest... nagrywać jakieś bajki. O właśnie. I moje pytanie jest krótkie takie. Czy przy interpretacji książki stara się być pan bardziej aktorem, jednoosobowym aktorem, który... Nie, to już właśnie. Od razu. Czy też raczej takim narratorem tej treści? O Jezu. Dziękuję. To nie jest takie krótkie pytanie. Pytanie tak, ale odpowiedź. Ja zacznę od... Ja byłem studentem na polonistyce profesor Marii Dłuskiej. To specjalizacja poetyka. Pisałem pracę o Różewiczu i Maria Dłuska nauczyła mnie czytać poezję. I zawsze nam mówiła, że to jest liryka, jeśli chodzi o lirykę, że to jest niezwykły, intymny akt obcowania czytelnika z autorem, który ma mu coś bardzo intymnego do powiedzenia. I to jest relacja dwustronna tego, co czyta i tego, który się mu zwierza na piśmie. No i takie wyniosłem nauki. Jak przyszedłem do szkoły teatralnej, a tam jest przedmiot wiersz. I znowu bardzo wybitna pani profesor, która z Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą występowała w Teatrze Rapsodycznym w czasie wojny, Danuta Michałowska, prowadziła ten przedmiot. No i każe mi recytować. Pani profesor, ja nie umiem recytować wiersz. Ja nie umiem, bo ja jestem nauczony, że to jest intymny akt. Niech się jakiś aktor tu nie wpycha ze swoją interpretacją. No męki przechodziłem. Ona mi już szła na rękę, jakąś prozę poetycką, jakieś coś. I ty, bo ja wiersza nie potrafiłem powiedzieć. Powiedzieć, przeczytać, tak. Ale gdzie ja się mam prawo wpychać między autora a czytelnika ze swoją interpretacją? Jeszcze najbardziej mnie przekonywali tacy aktorzy, którzy najmniej interpretowali. Zbigniew Pasiewicz na przykład. Jerzy Trela, mój kolega. Tak, nic, na biało prawie. No, to jeszcze. I mówię teraz do tego, co pan pytał. I absolutnie nie chcę grać bohaterów czytanego audiobooka. Ja cytuję. Tak, to można powiedzieć, że to jest relacja z książki bardziej niż interpretacja książki. Często z moim synem się kłócę, bo on sztuczki wyczynia. 50 głosów, dajże spokój, człowiek. No, jego to bawi, że tu ten mówi tak, ten mówi tak, ten mówi tak. Ja mówię, dajże słabe. Ale się przejechał, bośmy razem czytali dla dzieci Mikołajka. A on miał wtedy małe dziecko, naszą wnuczkę. Ja każdy osobno nagrywał, ale jak podsłuchałem go gdzieś, że on dziubdzia tak. Ja mówię, słuchaj, żeż traktuj tego młodego czytelnika jak dorosłego. I ja czytałem jak do dorosłych tego Mikołajka. Tak, to jeszcze tak dosyć bardzo tak, no dobitnie, prawda? No i zwycięstwo, bo moja wnuczka Helenka mówi, ja wolę jak dziadzia czyta Mikołajek niż wujek. No widzisz? Jak to jest? Także o tym jest mowa, że jakby mieć przed sobą tego co będzie słuchał. Widza, słuchacza. Także tak,
no, robię tego bardzo dużo, ale największy sukces jest taka ta fundacja Mam Marzenie, gdzie dzieci tam, że samolotem, żeby przelecieć. I jakaś dziewczynka napisała do fundacji Mam Marzenie, żeby pan Sztur przeczytał jej bajkę. I ja nagrałem specjalnie dla niej ciąg bajeczek, że dla niej prywatnie, z dedykacją. No. Ja Państwo wiedzą, pytanie. Dlaczego Jerzy Sztur otrzymał Order Uśmiechu. Order Uśmiechu, jeszcze zostałem ambasadorem Andersena na Polskę. Na Polskę zostałem ambasadorem, bo przeczytałem wszystkie baśnie Andersena. I do dzisiaj to ciągle podpisuję jeszcze te audiobooki moje andersenowskie. Mamy jeszcze czas na dwa pytania. Już moment, Jezus. No dwa tak. Zapraszam. To takie pytanie na temat... A gdzie pani jest? Ja tutaj. Na temat tożsamości i indywidualności. Tożsamość i indywidualność. To nie chodzi o to... Trzeba mieć. Tak, to ona albo jest, albo jej się poszukuje, albo znajduje. Tutaj pytanie już takie na taką kwestię, bo często zdarzy się tak, że jakieś szkoły, tradycje, przez które przychodzimy, albo na przykład ten uniwersytet, jakieś systemy, które nas kształtują, wychowują, czasem zdarzy się takie sytuacje, w których ta indywidualność może się złamać. Może musi pan, się? Może się złamać. Złamać. Albo nie wiem, możemy nie wytrzymać jakiejś presji. Może miał pan takie sytuacje w życiu, albo jak pan zachował to wszystko, przechodząc przez tak wiele szkół, gdyś uczono panu w jakiś sposób robić, albo wymagano od pana coś, a pan robił po swojemu. Wiesz, pani, no trochę mi ciężko jest bo akurat przebywałem w takich środowiskach, w takich kręgach, w takich szkołach, gdzie tę indywidualność wyzwalano. Wręcz na siłę czasem. Wręcz na siłę. No jak w szkole teatralnej wyzwalać indywidualność? Oczywiście pedagog musi być dobrym psychologiem. Rozszyfrować tę młodą osobę. A potem czym? Repertuarem. Takimi zadaniami, jakby kształtować to, co zobaczył, wyczuł w tym młodym człowieku. Jakby podbijać tę rodzącą się indywidualność. Także we mnie to było bardzo, o tym trochę mówiłem, bardzo silnie zakorzenione, żeby właśnie za każdym razem. A jakie ja mam o tym zdanie? I czy potrafię, czy potrafię go obronić, to zdanie? Bo ciągle mówię, nie sztuka jest mieć poglądy, ale sztuka jeszcze powiedzieć je na głos i wziąć za nie odpowiedzialność. Tu dopiero się rodzi indywidualność. Że ja to powiem i od tego momentu wy możecie mnie trzymać za słowo. A pan mówił co innego wczoraj, prawda? Więc ja muszę ważyć słowa, żeby jak już powiem, bo wiem, że mogę być za to słowo rozliczony. Tak się rodzi indywidualność, że się decyduje. No tylko, że znowu mówię, mój zawód mi pomaga, że idę co wieczór. Co wieczór się wypowiadać, wystawiać się na ocenę każdego wieczoru. Dzisiaj wieczorem też 19:30. Ale, a w filmie jeszcze gorzej, bo ci to zostaje nagrane. Inni cię mogą oceniać. Prawda? Także nie jestem tu dobrym przykładem, ponieważ całe życie zdecydowałem się wystawiać siebie na pokaz. A jak patrzymy, ja zawsze daję ten przykład.
jak nasz Maciek chodził do szkoły muzycznej podstawowej, no to były takie tam, co pewien czas robiono te, no takie popisy, że tam etiutkę, sonatinkę dzieci grały, prawda, i ten. No a widownia to rodzice, no przeważnie muzycy, wszystko fachowcy. No i tam któreś dziecko już bębni, tam znowu tę sonatinkę i następne wchodzi, ucieka szybciutko, tam się tremują i ten, i wchodzi chłopczyk, a pani nauczycielka tak widzi, że rodzice już lekko przysypiają i mówi, Grzesiu, to wiesz, to tylko etiutkę zagram, już sonatinki nie. A on na to mówi, zagram oba, bo nie po to się uczyłem, żeby teraz nie zagrać. Ja się obudziłem, szturcham żonę, artysta, on chce, to jest przekleństwo nasze, że my chcemy się wypowiadać i musimy się wypowiadać, czy za to ci płacą, czy nie, musisz się wypowiadać, to jest ten wyróżnik, on chciał ten mały, on chciał, artysta, jak się rodzi, właśnie, że chcesz. Ostatnie pytanie. Czy ktoś ma jeszcze? No, władza o tym wie. A po co im płacić, jak oni i tak to zrobią? Dzień dobry, panie profesorze. Szymon Jaworski tutaj bardzo jestem. Proszę. Odnośnie jeszcze tej autentyczności i indywidualności, chciałem się zapytać, jak teraz w tym nowoczesnym świecie, który bardzo często nie pozwala tym jednostkom indywidualnym się spełniać, jak, skąd brać tę siłę, żeby iść na bakier i pokazywać siebie pomimo jakichś nałożonych norm, standardów i kanonów, które powinniśmy się wpisać? No, to jest, oczywiście ja wiem, o czym pan mówi. Ale to jest, znaczy, absurd dzisiejszego świata polega na takiej hipokryzji trochę. Bo z jednej strony masz rób ta, co chce ta, prawda? Z jednej strony niby masz wolną rękę, rób co chce, a z drugiej strony rzeczywiście jest to, o czym pan mówi. I to się rodzi u dzieci, które musi mieć takie same adidasy jak tamta druga. Czy takie same coś, wszystko właśnie odwrotnie, ukryć siebie. Ukryć siebie. No wie pan, ja nie jestem fachowcem w tych dziedzinach, jakiś psycholog, socjolog by panu lepiej na to odpowiedział. Ja wiem, że z taką mentalnością na gruncie wychowania artystycznego nie chciałbym mieć do czynienia. Ciężko by mi było z kimś, kto nie ma tego przymusu powiedzenia, co myśli. I wzięcia za to odpowiedzialności. Czasem mam takich też, muszę z takimi ludźmi mieć kontakt, jest mi bardzo ciężko. Bo on mnie kłamie cały czas. On właśnie gdzieś nie chce mi się otworzyć, jak to się mówi, prawda? A ja go do tego namawiam. To także nic więcej nie powiem. Powiem tylko, że musi się, jeżeli chcesz się w tym spełnić. To jest żeby tak zejść z tych wysokich koturnów, ja strasznie współczuję młodym aktorom, którzy zdecydowali się na życie serialowe. Bo wtedy ich właśnie czujność artystyczna zamiera. Mało. A żeby się utrzymać w takim serialu i na przykład nie, żeby cię scenarzyści nie za granicę wypuścili albo uśmiercili, to musisz się nie wychylać w żadną stronę. Również ze środkami aktorskimi.
Ja czasem tak, ja tego nie oglądam, ale czasem tak, o, uczyłem go w serialu jakimś. I sobie myślę, przecież on w szkole był lepszy. Odważny, jakiś zadziorny. Co? A tu gładziutko ślizga się po tych zadaniach. Nie wychylić się. No, czasem to jest ze strachu, bo on nie wie, co będzie w następnym odcinku. No to wiesz, jak zaryzykuje jakieś środki, to się okaże, o nie, nie, panie, nie, nie, to pan już wyjechał za granicę. I także on chce, o, no rodzi się, no to rodzi się coś strasznego, że się rodzi konformizm artystyczny w tym wypadku. Myślę, że w każdej dziedzinie można te kryteria w jakiś sposób zastosować. W dziennikarstwie, proszę cię bardzo, o, dopiero. Jak się można ślizgać, nie? Panie profesorze, zbierzamy powoli do końca, ma pan próbę. Tak. Ma pan spektakl dzisiaj, bardzo dziękuję za przyjazd. Mam ostatnie pytanie, ponieważ pana kolega z Seksmisji, Olgierd Łukaszewicz, kandyduje z partii Wiosna do Parlamentu Europejskiego, a pan? No masz, no. Nie, nie, ale akurat tu go rozumiem, bo Olgierd był pierwszym w tym kraju, już nie z naszego środowiska, ale jednym z pierwszych, który całymi siłami swoimi i indywidualnością broni Unii Europejskiej. A pan? On ma, no ja może aż taki, nie, Olgierd zawsze był taki ekstremalny, poważny, prawda? Ja popieram, jutro będę czytał, jest taka akcja, jako celebryci, ale nie, może nie celebryci, bo tam też czytają konstytucję. I ja idę 6 artykułów przeczytać jutro. Wystarczy. Liczymy, że na naszym drugim, kolejnym festiwalu. Kot Łódzki wyda takiego audiobooka, gdzie politycy, sportowcy wybitni, no politycy właśnie chyba nie, ale naukowcy, artyści czytają po kilka artykułów konstytucji i mnie jutro będą testować. No bardzo dobrze, panie profesorze. No dziękujemy, że pan w zeszłym roku na festiwalu Kapuścińskiego, którego nasz wydział jest współorganizatorem, czytał cesarza. Chcielibyśmy, żeby w tym roku przeczytał pan Podróże z Herodotem. A ja już pan interesa znałem. Pan redaktor interesa. No będziemy rozmawiać. Będziemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję. Jerzy Szturm. Thank you.